Kurde, my tutaj sobie idziemy do kurek. Także cześć siemanko, witajcie z tej strony Franek z kanału Franek Rolnik. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Gospodarstwo na Mazurach. I jak widzicie widzowie, kurki nam wyprodukowały tutaj, kurde, nie mogę tu wchodzić, bo rozpierdzielę kurom grzędy. W kolejnym odcinku z tej serii oczywiście witam was. Widzowie, ja tutaj rano, wiecie co, już spakowałem w karton te jajeczka. No i kurde, mamy widzowie pierwsze jajeczko od kurek. Jest. Czekajcie, gdzie można by je tutaj, czekajcie, przed domem postawimy może. Dobra, czekajcie, przed domem je postawimy i dzisiaj widzowie, tak jak po tytule widzieliście już, jedziemy, kurczę, sobie kultywatorować. Jedziemy, kurczę, widzowie, sobie tutaj kultywatorować. W sensie, przepraszam, nie kultywatorować. Bo ogólnie tak, kupiliśmy, w sensie, przepraszam, jedziemy uprawiać ten. Jedziemy uprawiać, widzowie, kurczę, pole przed siewem. I źle powiedziałam, nie kultywatorować, tylko, kurde, wiecie, tam uprawić pole przed siewem. Czekajcie, tylko najpierw umyjemy tego John Deere'a, bo jest tak w chuj, za przeproszeniem, brudny. Czekajcie, tutaj z tej strony i jeszcze z przodu należałoby go umyć. Czekajcie. Dobra, także ja. Kurde, widzowie, tura od niego tutaj odczepiłem, bo dzisiaj nam się, wiecie, nie przyda. Nie pamiętam, no właśnie, ogólnie tak, w poprzednim odcinku jechaliśmy tutaj na to gospodarstwo, w sensie, przepraszam, w poprzednim odcinku z innej serii jechaliśmy tutaj na to gospodarstwo. Także widzowie, ja już tutaj dojechałem. Tak jak, kurczę, możecie zauważyć, tak jak widzicie. O, cholera. O nie, widzowie, rozpieprzyłem chyba motor. O nie, no widzowie. Czekajcie, podczepiamy. To jest, widzowie, ogólnie nowy nabytek. Dobra, kabelki podłączamy, widzowie. Siwy dym i widzowie, kurde, DC, kuźwa, będzie z tym motorem zara. Słuchajcie, podnosimy to. I jadziem, kurde, wiecie, uprawiać to pole. Wiecie, też chciałem... a właśnie tutaj nie wiem, czy wam pokazywałam, jest stodoła. A teraz zaczniemy może od tego pierwszego pola. Tutaj, kurczę, za stodoło. Za stodoło tego pola, no. Tu jest, widzowie, świniarnia, czekajcie, wysiadłem. Tutaj jest, widzowie, świniarnia, świnie mają wodę. Widzowie, zamontowałem tutaj, kurczę, świnią pompę wodną, więc się napierdziela woda tam do świni. Do świni tam się im napieprza ta woda. Czekajcie, czekajcie, tylko te kije odstawimy. A właśnie, bo tutaj, wiecie, robiłem ostatnio na usługach, rozsiewałem nawozy takiemu chłopowi. Także widzowie, to jest nasza stodoła, którą, kurczę, wybudowaliśmy niedawno. No, zamykamy. Dobra, czekajcie, wsiadamy. Kurde, tylko jaką, wiecie co, to będzie teraz miało szerokość roboczą. Mnie to zastanawia. Jako to ma, kurę, szerokość roboczą. Kurde. Dobra, ładnie nam się tego robi. Ładnie się... Ładnie, kurczę, się uprawia. Nie no. Widzowie, bo tutaj ta miedza jest straszliwie nierówna i ja w ogóle, wiecie co, nie wiem, gdzie jest ta miedza. Bo jak widzicie, czekajcie, patrzcie. Ta miedza to jest, kurde, tutaj taki malutki paseczek, a tutaj sąsiad na swoim polu nie wiem, co tu zrobił. Wiecie, kurde, sąsiad coś zrobił tutaj, kurde, na swoim polu. Za bardzo, kurcze, wiecie, nie wiem co.
Kurde, tylko wy jak widzicie, na moje pole też trochę wlazł, w sensie na nasze. A teraz mojego taty. Jakby wszystko. No właśnie, teraz kurde wszystko mojego taty, a nie moje. Czekajcie, tutaj kamerę wam może troszkę przybliżę, no. No nie, widzowie, to jest kurde. Nie ma tu strania po krzaczorach, widzowie, to jest zapierdzielka, to kurde, wiecie. Rano, wiecie, trzeba tego wstać, wsiąść do ciągnika i lecieć w pole, tak? Trzeba lecieć w pole rano, a widzowie, byłoby mi bardzo miło, gdybyście łapkę w górę mi zostawili, subskrypcję na kanale, bo po prostu jak ten, jak wbijemy do końca kwietnia 250 subskrypcji, to widzowie, wypuszczam dla was chryzantemy złociste wersję Disco Polo. Bardzo, bardzo niewiele nam zostało, już 4 subskrybentów tylko widzowie nam zostało. Ale to wiecie, też od was zależy, no. Od was zależy, czy będziecie mieli tego chryzantemy, czy tego, czy też nie. W sensie wiadomo, to nie będzie jakoś zaskakująca, kurde, jakość, bo wiecie, ja to kurde wszystko w domu nagrywam. Mam taki mikrofon, jaki mam. No wiecie, że nawet kurde jakiegoś tam Novoxa nie mam, tylko kurde mam jakiś, nie wiem, taki kurde gamingowy bardziej. Bardziej wiecie, do nagrywania kurde gier taki mikrofonik, ale z niego też tam trochę coś tam śpiewam, no wiecie. Możecie tam kuźwa mnie wyśmiać potem w komentarzach, co. Ale widzowie, ja nie mam kurde funduszy też na takie, wiecie, no takie drogie sprzęty. Bo jednak taki mikrofon porządny to też, przepraszam, nie oszukujmy się, ale to jednak, wiecie, też jest jakaś kwota. To jest, widzowie, ponad 100 zł kosztuje taki Novox, nie wiem. Taki Novox to kurde kosztuje ponad 100. No właśnie, a ja kurde nie mam funduszy na coś takiego, więc wiecie. Też musicie mnie zrozumieć. Także tak, widzowie, ogólnie napiszcie, co tam u was słychać, jaka u was pogoda dzisiaj była, bo ja to, no wiecie, nagrywam tam we wtorek, nie, przepraszam, w poniedziałek, nie we wtorek, w poniedziałek, jak ja to nagrywam, to u nas, u mnie, widzowie, było tak dzisiaj zajebiście ciepło, mam nadzieję, wiecie, że wy to widzicie we wtorek, tak mi się wydaje, że wy to widzicie we wtorek, mam nadzieję, że uda mi się to wrzucić do tego czasu, do wtorku. Mam nadzieję, widzowie, że uda mi się, kurczę, to do wtorku wrzucić. Ponieważ niestety nie udało mi się zrobić tak daily przez tydzień. Chciałam, wiecie, tak to daily, tak, kurczę, wiecie, zrobić. Przez tydzień chyba. Ale niestety, wiecie, tam się nie udało, no. Nie udało się. No i widzowie, tak. Niedługo będą oczywiście siewy. Będą kurcze siewy, a po siewach będą nawozy, akcja nawozy. I też wiecie, trzeba będzie opryskać te pola. Widzowie, ogólnie tak, mam takie nowe pole, które ostatnio kurcze kupiliśmy. To już, widzowie, tam chyba je zasiałem, z tego co mi się wydaje. Z tego co mi się wydaje, że to pole zasiałem, mam nadzieję, że mi wyrośnie ogólnie. Ale powinno, nie wiem, powinno wyrosnąć, no. Ogólnie, widzowie, ja dzisiaj zdałem egzamin z angielskiego, bo jak nie wiecie, jak ktoś nowy jest, to ja jestem w edukacji domowej, więc wiecie, tam ja zdałem dzisiaj egzamin z angielskiego na truje. Więc kurde, wiecie, i tak tego, i tak dobrze. No wiecie, ja angielskiego nie, nienawidzę, po prostu angielski to takie chujostwo, że nie wiem. Podobnie jak matematyka i fizyka, to też, to są dwa takie okropne, trzy takie chujostwa, których kurde, wiecie. Też kurde tego. Nie lubię, no po prostu, nie lubię, bo po co się tego uczyć. No może angielski to może się przyda w życiu później, ale... Kurwa, kiedy wam się matematyka przyda, co? Kiedy kuźwa wam się matematyka przyda? Albo taka, nie wiem, fizyka. To kuźwa, kiedy wam się przyda?
Kiedy wam się to w życiu przyda później? Ciekawe. Bardzo jestem ciekaw, kiedy to niby się przyda. Moim zdaniem w ogóle to się nigdy nie przyda, ale... No nie wiem, są tacy, którzy uważają, że to się przyda, no. No oczywiście, no tak. Zawsze wiecie, znajdzie się ktoś, kurde, kto uważa, że to się przyda. No ale to są bzdury, moim zdaniem. To po prostu się nie przyda nigdy, moim zdaniem, i po prostu wiecie. Tam wam to gówno da, że za przeproszeniem wiecie, że wy się teraz musicie kuźwa męczyć w szkole, a wam to gówno da potem w życiu. Kuźwa, to nie jest żadna wiedza praktyczna, tylko to jest jakaś beznadziejna, niepotrzebna wiedza, która wam się w życiu nigdy nie przyda. A więc wiecie. Ja ogólnie tak wiecie, tam nie chodzę do szkoły, tylko tego, tylko się w domu uczę tam. Więc wiecie. Ale widzowie, trzeba działać tutaj w polu. Kurde, trochę mała jest ta brona. Ale wiecie, trzeba tam przeciewami uprawić to pole. Trzeba, kurde, jednak to uprawić. W następnym odcinku, no tak jak wam wspominałem chyba już, będą siewy. I widzowie, trzeba będzie prawdopodobnie, wiecie, pszenicę sprzedać. Ponieważ pszenicę robiliśmy rok temu, a w tym roku będziemy robili jęczmień. Więc widzowie, będzie problem, bo w silosie jest pszenica, a w tym jest jęczmień. Kurde, widzowie, tak się nie zająłem tym zawczasu, to trzeba teraz to się tym zajmować. Wiecie, bo w tym jest jęczmień. Ale widzowie, za to teraz mamy stodoły, to można jeszcze do stodoły. Ale stodoła to bardziej na pewno będzie na kostki. Bo wiecie, bo my nie mamy belarki żadnej. Tylko widzowie, kurde, my mamy tą pracę kostkującą. Więc widzowie, wiecie. Może w następnym sezonie jakoś, kurde, się kupi, wiecie. Tą prasę taką normalną, taką w sensie, Jezu. W sensie nie, kostkującą mamy teraz, ale tą. Jezu, jak to się nazywa? Tą, wiecie, o co mi chodzi, tą prasę rolującą, no o. Prasę rolującą, o to mi chodzi, no właśnie. Ale kurde, wiecie, pole tam trzeba uprawić przed siewami. A siewy, kurde, już niedługo. Wiecie, terminy tam gonią już. Terminy, kurde, widzowie, gonią. Nie wiem w sumie, do kiedy są terminy na to. Jezu, na... Kurde, widzowie, nie opuściłem tego. Nie wiem, wiecie co, kiedy są terminy na jęczmień. Nie wiem tak dokładnie, ale... No jakoś do kwietnia chyba, no, tak mi się wydaje. Wiecie co, że do kwietnia. Kurde, ja tego na pewno nie skończę, bo to pole jest duże. Strasznie. Także widzowie, wiecie co? Ja się będę z wami żegnać, także wiecie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na kanale. I ja się witam. Ja się żegnam z wami. I do następnego...